postanowiliśmy zadzwonić na kopiec Kopciuszki. Nie Kopciuszki. Tadeusz Kopciuszko. Nie pasował mu żaden but, musiał pojechać do Ameryki. Właśnie ten. Posłuchajmy. Komitet Kopca Kościuszki, proszę. Dzień dobry, kłaniam się. Mikołaj Janusz, Urząd Miasta Krakowa, Wydział Sportu, Sekretariat. Ja dzwonię z takim zapytaniem. Chciałem rozmawiać na temat tej organizowanej przez nas Olimpiady Pocieszenia, ponieważ no, mieszkańcy, jak pani doskonale wie. Ja głosowałam za. Jestem. Za no, ale słucham. W związku z tym, że nie będzie tych igrzysk olimpijskich w Krakowie jednak, to organizujemy takie nasze własne krakowskie igrzyska pocieszenia. Chcielibyśmy wykorzystać takie znane obiekty w Krakowie do tego, żeby po prostu było to charakterystyczne, żeby robić sobie jakąś taką reklamę naszego miasta. I jest pomysł, żeby z Kopca Kościuszki się odbywały zawody w narciarstwie szybkim. Znaczy samego, już od razu panu powiem, samego kopca tak? Z bryły tak? To nie ma takiej możliwości. Natomiast aha. Tu jest wzgórze błogosławionej Bronisławy. O, i tu no tak, przecież. I to wzgórze. To na ogół właściciel gmina lub działki prywatne, to te. Ale kopiec nie wchodzi w rachubę. Dobrze, ale wzgórze błogosławionej Bogusławy. Bronisławy. Wzgórze Bronisławy. Błogosławionej Bronisławy, jak bywały śniegi, to tu sobie ludzie zjeżdżali. W takim razie byśmy robili te zjazdy tak. Na wzgórzu błogosławionej tak, Bronisławy. Trzeba by na pewno najpierw pewnie sobie fachowcy popatrzyć. Ten, nie, oczywiście byśmy... I wtedy z Komitetem Kopca państwo nie potrzebujecie żadnych kontaktów. No a samego kopca, jako nie, bryły, nie, żeby my się nie zgadzamy, tylko to jest niemożliwe. Bo to są ścieżki ślimakowe, gdzie po pierwsze, że nie wolno by było tego zrobić, a po drugie, nie ma takiej opcji, bo na szczyt się wychodzi ślimakowo ułożonymi ścieżkami. Rozumiem, ale jeżeli ślimakowo ułożonymi ścieżkami, to może byśmy tam te saneczkowe zrobili. Nie, ale nie, na kopcu na pewno nie. Żadna impreza na stożku nie. Dobrze, w takim razie my bierzemy to wzgórze błogosławionej Bronisławy. Jeżeli chodzi o tor saneczkowy, to będziemy szukali dalej. Tak, że sobie państwo tu rozeznacie. Mhm. Naczelnik Kopciuszko się w grobie obraca. Się kręci jak dynamo. Chociaż powiem ci, że od stożka wolę zdecydowanie różne... Nie lubisz stożka? Wolę wzgórza i rozetę.